Łatek jest jednym z najstarszych psów tutaj w schronisku, o ile nie najstarszym w ogóle. Praktycznie kojarzę go od początku, jak zacząłem chodzić na wolontariat, a to był dość spory kawał czasu temu. Jest pieskiem lekko takim, może nie wycofanym, ale na początku jest nieufny do człowieka. Lecz jeżeli już kogoś bliżej pozna, na przykład nas wolontariuszy czy też pracowników, to od razu się otwiera, jest posłuszny, chodzi przy nodze. Jak się go zawoła, to nie ma problemu podejść, nie ciągnie na spacerach. Wiadomo, jest trochę już pieskiem dojrzałym, więc na pewno nie możesz tak za bardzo spędzać aktywnie czasu, chociaż wiadomo, od czasu do czasu jak najbardziej jest to u niego przewidziane. Nadawałby się do domu z ogrodem jednorodzinnego, jakiegoś mieszkania, bloku, wszędzie tak naprawdę by się spisał. On nie jest za bardzo wymagającym psem, ani żywnościowo, ani myślę, że nie obchodziłoby, kim jest jego właściciel, bo wszystko by się podpasował. Jeżeli by miał iść do domu dzieckiem, to raczej z takim albo starszym, albo bardziej spokojnym, bo wiadomo, na początku piesek może różnie zareagować na dzieci. Tutaj w schronisku, wiadomo, nie mają aż tak psy kontaktu z dziećmi, więc raczej do tego tematu byśmy podeszli ostrożnie, ale jak kogoś już bardziej pozna, to naprawdę jest cudownym psem, słuchałby się w nowego właściciela. Na pewno by nie robił jakichś ucieczek czy innych takich rzeczy, jest bardzo posłuszny i przy nodze chodzi. Na smyczy to jakby od urodzenia chodził tak naprawdę. Myślę, że jest idealnym psem i nadawałby się do każdego domu. I osoba, która go adoptuje, będzie na pewno bardzo szczęśliwa. Jeśli chcesz dać dom dzisiejszemu bohaterowi, zgłoś się do schroniska dla bezdomnych zwierząt Otos Animals w Tczewie. Zadzwoń 58 531 96 56 lub napisz tczew.schronisko@wp.pl. Dla osoby, która zdecyduje się na adopcję, sklep Zookarina w Tczewie, ulica Pomorska 1, przygotował super wyprawkę. Znajdziecie w niej m.in. legowisko, zabawki, smaczki i mnóstwo niespodzianek.